W Galerii Miejskiej można obejrzeć wystawę pod tytułem Polskie grudnie 1970-1981. Składają się na nią kolekcje plakatów solidarnościowych Jerzego Brukwickiego, kuratora wystawy, które tworzą opowieść o polskich grudniach 1970-1981 oraz wydarzeniach dziejowych wyprzedzających je poznańskim czerwcu 1956 i czerwcu 1976. Będzie też można zobaczyć rzeźby Marcina Rząsy i Krzysztofa Mazura, a także specjalne pocztówki wspierające ideę ówczesnej Solidarności, zaprojektowane przez wybitnych grafików i wydane we Francji w styczniu 1982 roku. Wystawa nieodpłatnie będzie dostępna do 31 stycznia 2023 roku po uprzednim zapisie pod numerami telefonów 506 530 401 i 506 530 404. Na wystawę zaprasza Kujawskie Centrum Kultury i Miasto Inowrocław. W Inowrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Świąteczny kiermasz. Spotkanie z Szymonem Marciniakiem. Na inowrocławskim rynku zagościł prawdziwie świąteczny klimat. To za sprawą m.in. kiermaszu bożonarodzeniowego. Mieszkańcy miasta mieli okazję nabyć unikatowe wyroby świąteczne. Właśnie dopisali harcerze, tak? Tak, jesteśmy 14. drużyną wędrowniczą i nie ma mocni z Inowrocławia. Działamy na terenie powiatu inowrocławskiego. I działacie z pełną mocą. Co dzisiaj tutaj prezentujecie? Dzisiaj prezentujemy ozdoby i kartki świąteczne wykonane właśnie przez nas, przez harcerzy. Gdzie to wszystko robiliście i w jakim czasie, jak długo? Robiliśmy to na naszych biwakach, naszych zbiórkach. Poświęciliśmy na to trochę czasu, naszych pracy, chęci i siły. A powiedz, co zrobiliście konkretnie? Mamy kartki świąteczne, mamy choinki udekorowane, mamy bombki z masy porcelanowej i z masy solnej, mamy bombki z szyszek, które są krasnalami. A powiedz mi, na coś przeznaczycie tutaj ten dochód? Główny cel to właśnie są nasze wspomożenie naszej drużyny. Myślę, że przekażemy to na nasz obóz letni. Polski sędzia Szymon Marciniak poprowadził finał piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Francja w Katarze. To duże wyróżnienie i duża odpowiedzialność. Szymon Marciniak wypadł fantastycznie, jego decyzje były bezbłędne. To był najlepszy sędziowski występ w historii Mistrzostw Świata. Co ciekawe, najlepszy aktualnie sędzia piłkarski świata gościł kilka miesięcy temu w Inowrocławiu. Już wtedy przygotowywał się do Mistrzostw Świata. Przypomnijmy sobie, co wówczas mówił do inowrocławian. Stworzyć, że ta gra jest tak skomplikowana, co jest oczywiście nieprawda, żeby wyszła, że my jesteśmy inteligentni i tak dalej, ale spalone to jest strasznie prosta rzecz. Ona jest trudna, kiedy się dzieje na pełnej szybkości, kiedy wygrają zawodnicy, którzy są niesamowicie dynamiczni i kiedy asystent stojący z boku. Teraz mieliśmy dużego spalnego, ale wyobraźmy sobie, że mamy takiego i asystent mój stoi 40 metrów od niego i trzeba gdzieś tam być na tyle skupionym, skoncentrowanym, plus to doświadczenie, które gdzieś tam pewnie w wyniku iluś tam set meczów jest, daje możliwość tego wyłapania. Teraz będzie takie pytanie filozoficzne. Czy to prawdziwa teza, że człowiek rodzi się z pasją? Tak, z pasją do sportu na pewno. Ja uprawiałem wiele sportów, cały czas uprawiam wiele sportów, kocham aktywność. To, że będę sędzią, zdecydował zupełny przypadek. Zupełny przypadek, naprawdę. Jako piłkarz dostałem czerwoną kartkę i obiecałem sędziemu, że... Znaczy, najpierw go bardzo brzydko pozdrowiłem. Nie brać przykładu, zupełnie. Nie brać przykładu. Byłem wściekły i powiedziałem mu, że jest najsłabszym sędzią, jakiego kiedykolwiek spotkałem. I on do mnie powiedział, tak? Jesteś taki mądry? To weź gwizdek i idź gwizd. I poszedłem za nim do szatni i powiedziałem, pójdę i ci coś udowodnię. Nie uwierzycie, kto był tym sędzią. Sędzia z Kujawsko-Pomorskiego, Adam Liczmański. Adam Liczmański pokazał mi czerwoną kartkę. Dzisiaj jest ekspertem w Kana Plus, w Lidze Plus Ekstra. I wyobraźcie sobie, że ja poszedłem w poniedziałek, a jako, że zawsze piłkarze są mile widziani, ja grałem w piłkę,
poszedłem na kurs, wszyscy się ucieszyli, o, piłkarz i tak dalej. Ja mówię, nie, ja muszę tylko komuś coś udowodnić, ja nie będę sędziował. Jak ktoś komuś udowodni, ja to rzucę, będę dalej grał w piłkę. Ale tak mi się to spodobało, że po kilku latach, no nie było to oczywiście 2-3 lata, ale troszkę więcej, ale spotkaliśmy się, ja byłem sędzią pierwszoligowym, a on był sędzią chyba bodajże wtedy jeszcze przede mną ekstraklasy. I powiedziałem mu, no i co? Nie było takie ciężkie. Za 2 lata ja byłem sędzią ekstraklasy, a za 3 lata zostałem sędzią międzynarodowym. I wyobraźcie sobie, że chciałem zrobić mu niespodziankę i zabrałem go jako sędziego technicznego. To jest ten sędzia, który robi zmiany. I zabrałem go na mecz Łotwa-Francja i był moim sędzią technicznym. UEFA się strasznie ta historia spodobała, także opisali nas. Niesamowita historia, bo gość, który pokazał mi czerwoną kartkę, tak naprawdę pchnął mnie w to sędziowanie. Chciałem mu po prostu udowodnić, że jest słaby. Oczywiście w tamtych czasach to on miał rację, nie ja. Piłkarz zawsze myśli, że ma rację, a to się okazuje, że koniec końców ten pan z gwizdkiem ma rację. Tak jak z żoną w domu, tak? Ostatnie słowo zawsze należy do męża. Tak, skoro, kochani. Skoro tak bardzo podpadł pan sędziemu i dzięki temu pan sam został sędzią, to teraz znajdźmy tego piłkarza, który najbardziej panu podpadł. Pomyślmy o tych, z którymi się już być może nie spotkam, bo to też... To jest bardzo niebezpieczne i podchwytliwe pytanie, bo tak jak jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, to nie ma problemu, ja mogę powiedzieć, bo to spotkanie zawsze będzie raczej dla mnie miłe, ale w Europie trzeba być ostrożnym. Oczywiście mogę powiedzieć o takich zawodnikach, którzy sprawiają najwięcej problemów i do których trzeba się najbardziej przyłożyć, bo są tacy zawodnicy, którzy wymagają więcej poświęcenia, więcej koncentracji. Więcej skupienia, więcej cierpliwości, bo to są takie niesforne dzieci na boisku, bo każdy z tych piłkarzy na największym poziomie to jest takie duże dziecko. To jest tak, jakbyś zabrał zabawkę, zabrała zabawkę i nie chciała oddać. I oni tak chodzą, boczą się, prawie płaczą, narzekają i trzeba znaleźć sposób do tego, żeby po pierwsze, żeby ciebie szanowali, po drugie, żeby ci wierzyli, żeby ten kredyt zaufania był cały czas duży. No i żeby troszeczkę się bali, bo jak się boją, to jest dobra oznaka generalnie, że sędzia nad wszystkim panuje. I takimi zawodnikami na pewno jest Luis Suarez, ten, który grał w Barcelonie, dzisiaj jest zawodnikiem Atletico Madryt. Tu trzeba się naprawdę mocno napracować, mocno. Diego Costa, kolejny zawodnik, z którym trzeba stoczyć kilka bitew, żeby zrozumiał, kto jest, kto szefuje. I nie zawsze jest pewne, że jak pokażesz kartkę, to on będzie to rozumiał. Dalej trzeba gdzieś tam nad nimi pracować. Na pewno Neymar, to jak on się próbuje wykorzystać każdy kontakt z zawodnikiem do tego, żeby gdzieś coś wymusić, to jest bardzo ciężkie, to jest w ogóle największa zakała futbolu, bym powiedział. To wymuszanie rzutów karnych, wymuszanie rzutów wolnych, to jest bardzo ciężko, bardzo łatwo nas oszukać, a bardzo duże są tego konsekwencje. Dobrze, że VAR pomaga, oczywiście czasami, nie zawsze, ale mam nadzieję, że będzie dobrze funkcjonował na Mistrzostwach Świata. Jak pan myśli a propos właśnie Mistrzostw Świata, czy mamy szansę na to, żeby wygrać Mundial w Katarze? Szansa na wygranie jest zawsze, ale czy na wygranie Mundialu? Nie wiem, ja bardzo wierzę w tę reprezentację, wiem, że jestem jednym z nielicznych, bo czasami ciężko się nas ogląda. Zgadzam się z tym i podpisuję się pod tym, ale mam nadzieję, że dla wielu z tych chłopaków, oni wiedzą też, że jest to ostatnia duża impreza i że będą chcieli wykrzesać z siebie po 200%, jeżeli to tylko będzie możliwe. Robert, pewnie Grzesiek, Wojtek Szczęsny, to może być ostatnia impreza dla nich i mam nadzieję, że tak się wszyscy zmobilizują i powalczą o coś dużego. No, ja przyznam szczerze, daj Boże, to ja mówię, podpisuję się 2 rękoma o finał, półfinał, o ćwierćfinał. Ja będę bardzo szczęśliwy, jak wyjdziemy z grupy. Ja będę bardzo szczęśliwy, jak zagramy w pierwszym meczu Round 16. Jeżeli by się udało ten mecz wygrać, to uważam to za bardzo duży sukces. Wszystko, co będzie wyżej, szapoba. Ale jest jeden tylko problem. W momencie, kiedy nasi będą w finale, to pan nie będzie sędziował tego finału. Spokojnie, naprawdę usiądę z wami, nawet przyjadę do Inowrocławia, usiądę i będę trzymał kciuki, żeby nasi w finale zagrali i wygrali. Pytanie od Brunona. Został pan sędzią piłkarskim, a o jakim zawodzie marzyli dla pana rodzice? Miałem być weterynarzem, zawsze uwielbiałem zwierzęta. Przynosiłem niezliczone ilości różnych zwierząt do domu, ale piłka zawsze rządziła w domu. Ja byłem i kolarzem, jeździłem prawie półzawodowo, walczyłem też, biłem się w Muay Thai, generalnie to też taka moja druga pasja, druga miłość, ale piłka zawsze na końcu zwyciężała. Zawsze po tych wszystkich treningach, kiedy wracałem, to szedłem grać w piłkę i ja osobiście chciałem być piłkarzem, marzyłem o tym.
nigdy sędzią. Jakby mi dać 100 zawodów, to 101, jeżeli trzeba byłoby coś pisać na koniec, okej, bym pisał sędzia piłkarski, ale to nie było to. Bruno zadał jeszcze jedno pytanie. Czy pamięta pan, ile najwięcej czerwonych kartek dał pan w jednym meczu? Tak, 3. 3 pokazałem. 3 chyba mi się zdarzyło w Lidze Polskiej. Nie chyba, tylko na pewno. Lech Poznań, Lechia Gdańsk. Pozdrawiam, bo wszyscy 3 to moi koledzy. Dosyć dobrze. Także Grzesiu, Sławek. A nie, jeden nie. To ta jedna była bardzo zasłużona, na pewno. Dla Milinkowicza, Sawicza, a tych dwóch kolegów moich serdecznie pozdrawiam. Takie jest życie. Właśnie najgorsze jest to, że czasem, no dzisiaj nie czasem, bo bardzo często sędziuję kolegom i te wymagania, a bardziej może lepsze słowo, oczekiwania tych kolegów są takie, że no gwizd sprawiedliwy, ale bardziej dla nas, żebyśmy się nie pogniewali. Mam dobre pytania a propos sprawiedliwości. Czy ma pan ulubioną drużynę piłkarską i czy nie ma pan, sędziując mecz tej drużyny, wrażenia, że nie jest pan do końca obiektywny? Nie. Nigdy nie miałem takich wielkich sympatii, jeżeli chodzi o plakaty, nie wiem, które wisiały nad łóżkiem. Jedyny mój plakat to był Diego Armando Maradona, od zawsze i zawsze na boisku byłem Diego, zawsze z numer 10. I to była jedyna osoba, którą naprawdę, można powiedzieć, wielbiłem jako prawdziwy fan. Ale na szczęście nie mam tego problemu. Często wracam i nawet nasi piłkarze z Ekstraklasy, kiedy wracam gdzieś z tych meczów największych w Europie czy ze świata i pytają, panie Szymonie, jak ten Messi? Pan powie, tak szczerze, z bliska. Pamiętam taką zabawną sytuację, sędziowałem Manchester United, CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów. Wróciłem w czwartek i w sobotę sędziowałem Lech Poznań, Górnik Łęczna. Nasze zawody w Ekstraklasie i 63. minuta, pamiętam jak dziś, i Pruchniak z Łęcznej dostał drugą żółtą kartkę za faul, dość ewidentny, na środku boiska. Cały stadion winszuje, bo się cieszyli, że będą grali w 11-10. I nagle słyszę w zestawie od jednego z moich kolegów, wiecie, sędziujemy z tymi zestawami, mikrofony, i mówi do mnie, Szymon, odwróć się, biegnie do ciebie kapitan Łęcznej, Tomek Nowak. I odwróciłem się, myślałem, że biegnie do mnie z jakimiś pretensjami, odwróciłem się i mówię, Tomek, zatrzymaj się, bo cię od razu wyrzucę, grzecznie mówiąc. No i on stanął, mówi, nie, panie sędzio, ewidentna karta, przy ten Pruchniak jest drewniany, mówi, nie. Ja chciałem pana zapytać, jak ten Runej z bliska, pan mi powie. Ja mówię, Tomek. 63. minuta, 1-1, gracie w 10, a ty mnie pytasz o Runeja. Tak, panie Szymonie, wstyd przyznać, żona mnie każe zerwać ten plakat, a ja do dzisiaj mam plakat Runeja. Jaki on jest? No wiecie, dorośli mężczyźni, ojciec dzieci pewnie, mąż, i on mnie pyta, jak wygląda Runej. Ja naprawdę to rozumiem, ja do dzisiaj mam koszulkę z numerem 11 z logiem Chelsea London. No to rozumiemy ten ból, tak? I to są takie fajne momenty na boisku. Co mu powiedziałeś? Nie no, powiedziałem, że fantastyczny gość, bo rzeczywiście Runej mega gość, zabawny, gdzieś tam też ze mną pożartował, gdzieś przebiegaliśmy. Trącił mnie w rękę, prawie mi wyleciał gwizdek, ale mam gwizdek, nauczyłem się, mam gwizdek na takim bryloczku małym. I mówię tak, o kurczę, i on mnie spojrzał, mówi, trzymaj mocniej, na siłownię trzeba chodzić, ale uważaj, żebyś się nie pomylił. No i zawsze wesoło, ja staram się zawsze raczej na wesoło niż na nerwowo, chociaż no wiadomo, na boisku są różne sytuacje i nawet jak chcesz na wesoło, to są zawodnicy, którzy nie czują tego flow, nie ma poczucia humoru, raczej ta chęć zwycięstwa, presja powoduje, że są mocno, mocno znerwicowani, no, zdenerwowani, ale wtedy wkraczam ja gdzieś tam z jakimś żartem i staram się raczej na wesoło. Mateusz i Teodorek zadają dwa pytania. Najtrudniejszy mecz w pana karierze, jaki to był i dlaczego? A drugie pytanie, jaka jest częstotliwość meczy, czyli taki harmonogram pracy sędziego, myślę, że w ciągu miesiąca. To jest chyba najrozsądniejsze. Zacznę od drugiego pytania, łatwiejsze. Tak naprawdę zawodowy sędzia tej klasy elit, tej, gdzie my jesteśmy, to jest rocznie w sezonie około 65-66 meczów. Dlatego ja czasem jak słucham moich kolegów piłkarzy, serdecznie was pozdrawiam, leniuchy, że mają po 30 spotkań, narzekają, że im jest ciężko, że już jest ten sezon za długi. To mi się trochę chce śmiać, bo generalnie no ja mam tak, że sędziuję w weekend. Co weekend praktycznie jest mecz, plus jestem sędzią VAR co weekend, czyli tak naprawdę w weekend jestem wykorzystywany dwa razy, od piątku do poniedziałku. Raczej do niedzieli, bo poniedziałek, wtorek, środa raczej jest wyjazd na Ligę Mistrzów. Więc tak można powiedzieć, sędziuję od piątku do czwartku. I od piątku do czwartku. I tak tydzień w tydzień. Oczywiście staram się to regulować na tyle, że mogę sobie gdzieś tam dopomóc, że sędziuję piątek, sobota, niedziela jestem w domu.
wyleł pan na przykład wtorek, środa, czwartek, bo wylatuje się na takie mecze Ligi Mistrzów albo mecze europejskie na 3 dni. Wieszczą rozwód, wieszczą. Jestem od... Na pan anioła. Jest, tak, tak, to trzeba podkreślać i zawsze podkreślam od 20 lat. Wciąż ta sama, żeby zawsze mnie pytają w UEFA. Żonaty? Ja mówię tak, ale... The same? Ja mówię tak, ta sama, więc my często rzeczywiście wyjeżdżamy, no teraz zaczyna się taki okres bardzo ciężki, bo będzie dużo zgrupowań już pierwsze 20 czerwca w Madrycie przed Mistrzostwami Świata i tak myślę co miesiąc, tygodniowe, ale to normalna rzecz, no dorabialiśmy się wszystkiego razem, mówię tych sukcesów z moją rodziną i to są moi pierwsi fani, ale też pierwsi krytycy, żona kiedyś pamiętam przyjechałem do domu i mówi, nie wiem, kto ci podpowiedział, żeby rzuć gumę podczas meczu? Ja mówię, o co nie chodzi w ogóle, nie. No gumę miałem elegancką, mówię, guma też potrafi naprawdę rozluźnić. Kiedy sobie żujesz i ściskasz tą nieszczękości, taki sobie robisz, to on potrafi cię wyluzować, potrafi ta guma cię wyluzować. I mówię, o co jej w ogóle chodzi, ona tego nie rozumie. No 100 tysięcy ludzi było na Barcelonie, potrzebowałem troszeczkę takiego luzu. Ona mówi, tak, to ja cię nagrałam. No i rzeczywiście patrzę później, a ja taki, wiecie, ona mówi, przecież to krowa na łące, tak żyje. Ja mówię, okej, w porządku. Pojechałem następnym razem, wyjeżdżałem na mecz. Patrzę, przygotowałem mi tam 2-3 takie pudełeczka tiktaków. Mówię, wyjdź tiktaka, jak potrzebujesz cokolwiek mieć w buzie, to wyjdź tiktaka. Przegryź go i będzie okej. Ja mówię, no okej, no. Mały learning point, nawet od żony, która ja zbytnio na sędziowaniu się nie zna. Ale jak ładnie tak, że dba o swój wizerunek. A że ten następny mecz bez gumy to był właśnie ten najtrudniejszy. Nie, ja cały czas mówię, że ten najtrudniejszy będzie przede mną, ale z tych ostatnich bardzo trudnym był mecz ćwierćfinałowy, rewanżowy Real Madrid, Chelsea, Londyn. Strasznie ciężki mecz, naprawdę dużo się działo, tym bardziej, że pierwszy mecz, który skończył się wynikiem 1-3, to był wynik niesprawiedliwy i wiedziałem, że Chelsea, które grało dużo lepiej w Londynie, przyjedzie do Madrytu wygrać. No i tak się stało, było już 0-2 i widziałem twarze zawodników Realu Madryt, którzy naprawdę byli przestraszeni. Kiedy patrzyłem na Benzemę, na Modrica i widziałem facjaty tych chłopaków, to widziałem strach, widziałem niesamowity lęk i taki brak wiary. I to cechuje tych największych, że za chwilę padła bramka na 0-3, nikt już nie wierzył w nic. I nagle pada jedna bramka, jest 1-3, jest dogrywka i patrzysz na tych samych ludzi, których widziałeś 10 minut temu i widzisz ogień. Szymon Marciniak był gościem Kawki z Gwiazdami podczas tegorocznych Dni Inowrocławia InnoPop Festival, które zorganizowało Kujawskie Centrum Kultury. Przyjechał na zaproszenie Inowrocławskiej Kujawi. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.